Witajcie! Z tej strony Arkadiusz Arkadikus Woźniak i razem z Bractwem Spolszczenia chcielibyśmy w dzisiejszym materiale zaprezentować Wam pokrótce modyfikację do Gothic 3 o nazwie LCTM. Jest to mod celujący w graczy, którzy pragną jedynie w niewielkim stopniu poszerzyć podstawkę, ponieważ, co ważne, nie jest kompatybilny z questpackiem czy content modem. Do działania wymagana jest jedynie podstawowa wersja gry oraz patch 1.75. Modyfikacja przede wszystkim wpływa na balans oraz usprawnia rzeczy niewidoczne na pierwszy rzut oka. Przykładowo, wcześniej właściwie nie opłacało się gotować chociażby gulaszu, bo przywracał stosunkowo niewiele energii życiowej i dużo przystępniej było wypić miksturę leczniczą. Aby temu przeciwdziałać, zmodyfikowano wartości potraw oraz dodano nowe przepisy. Powinno to zatrzymać Was przy kotle chociaż na chwilę dłużej. Przerobiono niektóre potwory oraz dodano ciekawy system respawnu, a także wzbogacono wachlarz zdobytych łupów. Nowe trofea możemy pozyskać z przykładowo pełzacza, dzika, gargulca czy smoka. Oczywiście, tak jak wcześniej, trzeba posiadać ku temu odpowiednie umiejętności. Po wyzwoleniu kopalni w Nordmarze będziemy mogli w końcu zrobić większy użytek z pieca, w którym pojawiło się wiele ciekawych opcji. Do gry został zaimplementowany Magic Mod, który sprawia, że takie zaklęcia jak fala mrozu, burza gradowa, bąbel czasowy, ognisty deszcz, fala płomieni czy eksplozja lodu nie są teraz rozpraszane wokół naszego bohatera, jak to miało miejsce wcześniej, tylko skupiają się bardziej na celu. Ponadto u Xerdasa można nabyć więcej unikatowych zwojów, których w grze było bardzo mało, na przykład grupowe uśpienie. Jeśli chodzi o boskie zaklęcia, to od teraz mamy możliwość wyuczenia się od razu najpotężniejszych czarów udanego boga. Oczywiście są one odpowiednio drogie. Należy tylko pamiętać, że jeśli wyuczymy się dwóch lub więcej zaklęć u dwóch różnych bogów, to u tego trzeciego już ten przywilej przepada. Jednym z najprzyjemniejszych urozmaiceń jest niewątpliwie możliwość podarowania kamienia teleportacyjnego któremu się z naszych czterech przyjaciół, co ułatwi nam potyczki z uporczywymi przeciwnikami i nie każe nam ciągnąć ich ze sobą w razie potrzeby przez pół kontynentu. Za mną! Do dzieła! Ciekawej zmiany doczekało się również miasto Isztar. Wcześniej, aby zdobyć wystarczającą sumę punktów reputacji i móc do niego legalnie wejść, trzeba było wyprawić na tamten świat magów wody. Aby pozbyć się wyrzutów sumienia, dodano kilka nowych sposobów zaplusowania sobie u asasynów. I na koniec, modyfikacja oferuje około 20 nowych zadań, w tym zlecenia. A wszystkie nowe kwestie są w pełni zdubbingowane oryginalnymi głosami. Podobny manewr mogliście zobaczyć już chociażby w modyfikacji Atariar Edition. Czego chcesz? Za darmo niczego tu nie daję! Chcesz pohandlować? Na Adanosa! Kupię wszystko, co mi przyniesiesz. Za grzyby dostaniesz jednak specjalne wynagrodzenie. Chciałeś grzybów. Świetnie! Przynieś mi tyle, ile tylko zdołasz znaleźć! Stać! Ani kroku dalej! Czego chcesz? Na pewno masz przy sobie złoto? Zapomnij o tym. Sam się o to prosiłeś! Rozerwę cię na strzępy! Myślę, że tyle wystarczy. Zainteresowanych zapraszamy do oficjalnego wątku w opisie, gdzie znajdziecie link do pobrania i wszystkie pomoce. Z naszej strony to już wszystko. Do usłyszenia!